Siemano, z tej strony Kacper i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem zrobimy sondę po galerii i zapytamy ludzi na temat polityki. Będą pytania polityczne z racji tego, że kiedy to nagrywam jest przeddzień wyborów samorządowych. Wy to oglądacie, w sumie wrzucam to w dzień tych wyborów lub dzień po. Dlatego tematyka będzie tych pytań polityczna. No i co, zapraszam was do oglądania. Mamy tutaj pierwszego gościa, jak się nazywasz? Rafał. Jak się nazywasz? Kaja. Witam, ze mną teraz jest... Mateusz. Siema Mateusz. I Mateuszu, odpowiedz mi na takie oto pytanie. Pierwszym pytaniem jest, odpowiedz mi, jacy są to politycy oraz do jakiej partii należą. Zacznijmy od tego oto pana. To jest ten co gaśnicą się bawił. Tak, no, jak się nazywa? No właśnie, zapomniałem. Wiesz, co to jest? Nie mam pojęcia. No był pan, który z gaśnicą zrobił pewną rzecz. W grudniu. No kurwa, się coś kojarzy, ale... Ej, serio, nie wiem. No nazwisko tak jak jest brązowy po angielsku. A na imię? Brown, no. A imię jakie? Krzysztof Brown? No, dajcie jeszcze jedną szansę. Dobra, nie wiem. Grzegorz Brown, no to... Dobra, drugi polityk. Tego to pierwszy raz na oczy widzę. Jest obecnie w rządzie, jest wiceministrem rolnictwa. I dużo mi to dało, wiesz? Jest to Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej. Michał Kołodziejczak. Następny, no chyba każdy powinien znać odpowiedź na to pytanie. No Mateusz Morawiecki. Tak. Premier były. Ja się tu uśmiecham. Mateusz jaki? No my. Nazwisko? No, na my nazwisko. Czekaj. Boże. Morawiecki? Tak, tak, tak. Dobrze. A to tego to też pewnie nie będziesz wiedzieć. No nie, nie. Następny. W deszczu pod rynnę. Powiem tak. Były poseł, były, no tak, poseł LPR, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Nie wiem kompletnie jak się nazywa imię na blisko. Roman Giertych. Pierwszy raz już. No i ten oto pan, wiesz jak się nazywa? Ja. No tego to akurat już kojarzę z mordy, ale pamiętam jego imienia kompletnie. Były minister sprawiedliwości. Ostatnio była afera z nim, że mu wjechali na chatę i tam zaczęli przeszukiwać. Nie, ja samą postać znam, wiem co on robił, wiem czy się zajmował, ale nie pamiętam jego imienia kompletnie. Zbigniew, a jak na nazwisko? Zbigniew Stonoga. No on ma akurat największą kosę ze Zbigniewem Stonogą. I on właśnie Stonoga jest taki film, co się dar. Da. To jest ten ziomo. No. Tak, no, dobra. Znasz czy nie? Kojarzę, ale wcale nie wiem. Tylko Ziobro, to... Ziobro. Też pewnie nie? Nie. Ten oto pan? Krzysztof Bosak. Tak. Nie. Biedroń. Nie. Dobra, no to jeden, powiedzmy jeden men, podpowiem nazwisko, Sławomir Men. Pierwsza sylaba nazwiska. Ej, ja nie, nawet nie kojarzę go. No Mensen. Czym się różni ustawa od uchwały? O Boże. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Ile mając lat można zostać prezydentem? Od ilu lat? 21. To posłem, a prezydentem? 18. Więcej trochę. 25. Więcej. 30. Więcej. 31. Nie, też więcej. No, już blisko jest. Serio? Blisko, no. 35. Tak, no. Następne pytanie, ilu jest posłów w parlamencie? Aż kurde. Nie wiem, 256? No, 200 więcej, 200 więcej i trochę. Ale mało, 200 i trochę. To
466. No nie, 460. A jak się mówi, prezes Rady Ministrów czy premier? Prezes. Ostateczna odpowiedź? Premier. I ostateczna, tak? Tak. To jest to samo. Prezes Rady Ministrów i premier to jest to samo. Premier chyba, nie? Oficjalna odpowiedź? Ostateczna? To nie, to prezes. Ostateczna odpowiedź. To i to jest to samo. Aha. Pamiętajcie, aby wbić na mojego Instagrama kasperchmura10podłoga. Link macie w opisie. Zasubskrybujcie również kanał tym czerwonym przyciskiem, który widzicie na moim palcu tam na dole. Oraz wpadajcie na mojego TikToka. Również link w opisie. W USA jest system dwupartyjny i wymień te dwie partie właśnie. Z USA? Tak. No to republikanie. I demokraci, nie? Tak, tak, tak. Dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie. Co to jest suwerenność? Nie wiem. Wymień trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Którzy rządzili. Którzy rządzili. No to... Roosevelt. Mhm. Tak. Trump. Mhm. I Biden. Dobra, no to ostatnie, już ostatnie. O, takie pytanie, 50 na 50, że możesz zgadnąć. Czy PiS i PO kiedykolwiek mieli koalicję? Tak. I dobrze, dwie dychy są wygrane. Serio? Tak, zaczekaj, już była chęć spróbowania, proszę dwie dychy. Dziękuję bardzo. Kurde. I nagle nie ma nagrody. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki.